W czwartek posłowie polskiego Sejmu zdecydowali o losie obywatelskiego projektu inicjatywy ustawodawczej Zatrzymaj aborcję. Posłowie zdecydowali się co prawda, że nie będą odrzucać tego projektu już w pierwszym czytaniu, natomiast ich opinia nie sprawiła niestety, że ten projekt został przyjęty. Ostatecznie Zatrzymaj aborcję zostało skierowane do prac w komisjach sejmowych. To prawdopodobnie oznacza, że ten projekt nie wróci w najbliższych tygodniach, miesiącach, a może nawet latach do dyskusji w Sejmie. Popularna zamrażarka oznacza, że ten projekt będzie skierowany na późniejsze dyskusje i obrady i prawdopodobnie życie dzieci nienarodzonych wciąż będzie zagrożone. Przesłanka eugeniczna, która miała zostać zniesiona dzięki tej inicjatywie, wciąż będzie obowiązywała, a to oznacza poważne zagrożenie dla setek tysięcy dzieci w naszym kraju. Centrum Życia i Rodziny zdecydowanie sprzeciwia się obecnym regulacjom i apelowało do wszystkich posłów o przyjęcie tego projektu, przegłosowanie go i zwiększenie ochrony życia dzieci od poczęcia w naszym kraju. Niestety decyzje posłów sprawiły, że musimy poczekać, być może nawet wiele miesięcy, a nawet lat, na skuteczne rozwiązanie tej sprawy. Jako Centrum Życia i Rodziny będziemy starali się wciąż naciskać na posłów, którzy teraz będą dyskutować nad projektem w komisjach sejmowych. Będziemy apelować do wszystkich posłów, którzy głosowali w jednym z głosowań za przyspieszeniem procedury i przejściem do drugiego czytania tego projektu. Wówczas byłaby możliwość przegłosowania podczas czwartkowego głosowania projektu o przyjęcie tych rozwiązań proponowanych przez twórców tego projektu. Postaramy się wywrzeć umiejętnie i skutecznie ten nacisk i będziemy działać oczywiście w imieniu wszystkich obrońców życia w Polsce, przede wszystkim tych, którzy biorą udział każdego roku w marszach dla życia i rodziny. Przypominamy, że ochrona życia jest zagwarantowana przez polski system prawny, a także przez akty prawa międzynarodowego. Mówi o ochronie życia także nasza konstytucja. Politycy, pamiętajcie, że to są wasze zobowiązania. Wypełnijcie je.